genetyka to dział nauki o języku, który zajmuje się budową narządów mowy oraz ich funkcją w procesie artykulacji, czyli procesie mówienia. Temat pierwszy – budowa narządów mowy. Na obrazku widać narządy mowy w przekroju. Można wyodrębnić trzy łączące się odcinki, z których każdy ma określoną funkcję w procesie wytwarzania głosek. Jama nosowa ma połączenie z jamą ustną i gardłową, ale znajdujący się na końcu podniebienia element, zwany języczkiem, ma zdolność odcinania jamy nosowej od ustnej, gdyż jest ruchomy. Jama nosowa bierze udział w artykulacji głosek nosowych o, e, m, n, ni. Widać, że łączy się z jamą ustną i gardłową. Jama ustna odgrywa ważną rolę, gdyż znajdują się w niej wszystkie elementy potrzebne do mówienia. Są to górna i dolna warga, górne i dolne zęby, dziąsła, język, podniebienie, zakończone języczkiem. Jama gardłowa znajduje się w krtani, a w niej wiązadła głosowe, potocznie zwane strunami głosowymi. W jamie gardłowej znajduje się krtań i wiązadła głosowe. One decydują o tym, czy artykułowane głoski są dźwięczne, czy bezdźwięczne. Należy to zapamiętać, gdyż to pomoże zrozumieć zjawisko upodobnień spółgłoskowych, o których później będzie mowa. Na obrazku widzimy różne położenia wiązadeł głosowych w zależności od etapu ich pracy. Stan milczenia, kiedy wiązadła są rozsunięte, stan mówienia są zsunięte, stan szeptu, kiedy są częściowo rozsunięte. Położenie wiązadeł głosowych decyduje o dźwięczności lub bezdźwięczności głosek. Gdy wiązadła są zsunięte, powstają głoski dźwięczne. Przy rozsuniętych powietrze bez przeszkód przedostaje się przez krtań i powstaje głoska bezdźwięczna. Wszystkie wyartykułowane wyrazy możemy podzielić na głoski, czyli pojedyncze dźwięki. W wyrazie dom wyróżniamy trzy głoski: d, o, m. W wyrazie dach również trzy głoski: d, a, ch. W wyrazie polonez siedem głosek: p, o, l, o, n, e, z. Podział głosek będzie tematem następnego spotkania.